Rankiem 15 września 1942 roku, około 250 mil na południowy wschód od Guadalcanal, niedużej wyspy leżącej w archipelagu Salomona na Oceanie Spokojnym, operator nasłuchu japońskiego okrętu podwodnego I-19 zameldował swemu dowódcy o nawiązaniu kontaktu z nawodnymi ciężkimi jednostkami wroga. Dowódca I-19, komandor Kinashi Takakazu, nakazał wynurzenie się na głębokość peryskopową. W okularze peryskopu nie dostrzegł jednak niczego poza gładką linią oceaniczną Pacyfiku. Około południa dowódca I-19 podniósł peryskop raz jeszcze. Tym razem jego oczom ukazał się silny zespół okrętów amerykańskiej marynarki wojennej na czele z pancernikiem i dwoma lotniskowcami. Biorąc za cel jeden z okrętów, dowódca I-19 wydał komendę wystrzelenia salwy 6 torped we wrogą jednostkę. Wówczas jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy, że salwa ta okaże się najskuteczniejszym atakiem torpedowym II wojny światowej. Dnia 7 grudnia 1941 roku startujące z lotniskowców japońskie lotnictwo pokładowe dokonało nalotu na Pearl Harbor, główną bazę amerykańskiej marynarki wojennej na Oceanie Spokojnym. Nalot ten zapoczątkował trwający kilka lat otwarty konflikt Japonii ze Stanami Zjednoczonymi, którego głównym teatrem zmagań był Pacyfik. Zaraz po ataku na Pearl Harbor japońskie siły zbrojne rozpoczęły szeroko zakrojone i błyskawiczne powietrzno-morsko-lądowe ofensywy militarne, których głównym celem było zapewnienie Japończykom panowania nad bogatymi zasobami i wielomilionową ludnością dalekowschodniej Azji. W wyniku tego w krótkim czasie siłom japońskim udało się opanować olbrzymie obszary, w których skład wchodziły wyspy Gilberta, północna część Nowej Gwinei, Filipiny, Indonezja, Malaje, Birma, Siam, Indochiny, a także wyspy Salomona. Jednak dobra pasca japońskich wojsk nie mogła trwać wiecznie. W początkach czerwca 1942 roku trzon japońskiej floty wojennej doznał klęski w bitwie przeciw siłom amerykańskim nieopodal atolu Midway. Klęska ta stanowiła moment przełomowy zmagań wojennych na Dalekim Wschodzie podczas II wojny światowej. Dotychczasowa dominacja Japonii została zahamowana, a przewaga strategiczna zaczęła przechodzić na stronę Stanów Zjednoczonych. W zaledwie 2 miesiące po Midway Amerykanie przystąpili do szeroko zakrojonej kontrofensywy, której głównym celem
był strategiczny archipelag Wysp Salomona, leżących nieopodal północno-wschodnich wybrzeży Australii. Wyspy te, od stycznia 1942 roku, były opanowane przez siły japońskie, które w niedługim czasie na jednej z nich, na Guadalcanal, zbudowały lotnisko polowe o niezwykle cennym znaczeniu strategicznym. Umożliwiało ono japońskiemu lotnictwu kontrolę nad całym regionem, w tym przede wszystkim nad amerykańskimi liniami zaopatrzeniowymi do Australii. Dodatkowo w amerykańskim dowództwie panowało przekonanie, że Japończycy po opanowaniu wysp Marshalla i Gilberta, a następnie wysp Salomona, mogą wkrótce sięgnąć po Santa Cruz, Nowe Hebrydy, a w końcu Fidżi i Samoa, tym samym skutecznie przecinając linie komunikacyjne Stanów Zjednoczonych z Australią i Nową Zelandią. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1942 roku amerykańskie siły inwazyjne rozpoczęły desant na Guadalcanal oraz kilka mniejszych wysepek znajdujących się w jego bliskiej odległości. Jednak niezwykłe znaczenie tej wyspy, stanowiącej dla Japonii wartość niezatapialnego lotniskowca, sprawiło, że walki na Guadalcanal przeciągały się i należały do jednych z najbardziej krwawych podczas całego okresu niemalże czteroletnich zmagań japońsko-amerykańskich podczas II wojny światowej. Desant amerykańskiej piechoty morskiej na Guadalcanal był aktywnie wspierany przez działania morskie operującej tam US Navy. W jej skład wchodziło kilka grup okrętów wojennych, które od samego początku zmagań o wyspę toczyły zacięte starcia ze swym japońskim oponentem. Jednym z tego przykładów był lotniskowiec USS Wasp, siódmy okręt tego typu zbudowany dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Stępkiem pod jego budowę położono 1 kwietnia 1936 roku w stoczni Fall River w stanie Massachusetts, a już niemalże dokładnie w 3 lata później, 3 kwietnia 1939 roku, odbyło się jego wodowanie. USS Wasp został wcielony do służby w kwietniu 1940 roku, otrzymując znak taktyczny CV-7. W lotniskowcu tym zastosowano kilka istotnych modyfikacji. Jedną z najistotniejszych było zmniejszenie opancerzenia kadłuba i uzbrojenia, co z kolei przełożono na nieznaczne zwiększenie liczby samolotu, które przewoził na swym pokładzie, sięgającej finalnie około 80 maszyn. Początkowo lotniskowiec ten skierowany został na Atlantyk, gdzie w krótkim czasie osiągnął pełną gotowość bojową. W początkach 1942 roku amerykańska admiralicja podjęła decyzję o wysłaniu go na Morze Śródziemne celem dostarczania samolotów myśliwskich na Maltę, a już w lipcu tego samego roku został on skierowany w obszar Pacyfiku, gdzie z marszu przydzielono go do zespołu inwazyjnego, w którym zadaniem startujących z jego pokładu samolotów było zapewnienie wsparcia lądującej na Guadalcanal 1. Dywizji Marines. Przez pierwsze kilka tygodni walk o Guadalcanal startujące z pokładu USS Wasp samoloty wykonały ponad 300 lotów bojowych. Pod koniec sierpnia 1942 roku lotniskowiec ten został skierowany do portu Noumea w Nowej Kaledonii w celu dokonania uzupełnień paliwa i amunicji, a także zabrania na swój pokład kilkudziesięciu samolotów mających stanowić wsparcie dla zaangażowanych na Guadalcanal sił Stanów Zjednoczonych. Następnie, po dozbrojeniu wyruszył wraz z innymi okrętami US Navy w trasę powrotną. USS Wasp stanowił wówczas część morskiej eskorty transportu wiozącego 7 Pułk Piechoty Morskiej na Guadalcanal. Oprócz tego okrętu, osłonę zapewniało także 11 innych, w skład których wchodził pancernik North Carolina oraz niszczyciel O'Brien.
Pierwszy z nich należał do jednej z trzech serii amerykańskich okrętów liniowych, biorących udział w II wojnie światowej. Rozpoczęcie jego budowy nastąpiło pod koniec lat 30., a już w pierwszej połowie 1941 roku pancernik ten został wcielony do służby w US Navy. Jego debiutem bojowym były walki o Guadalcanal, gdzie został zaangażowany jako eskorta lotniskowców Enterprise, Saratoga i Wasp. Pancernik ten dysponował olbrzymią siłą rażenia w postaci 9 dział artylerii głównej kalibru 406 mm, a także przyzwoitym opancerzeniem dochodzącym na wysokości linii wodnej do ponad 30 cm. Drugi okręt, USS O'Brien, był jednym z 12 amerykańskich niszczycieli typu Symes, zbudowanych i wprowadzonych do służby pod koniec lat 30. XX wieku. Okręt ten charakteryzował się standardową wypornością 1570 ton, a jego uzbrojenie główne stanowiło 4 armaty kalibru 127 mm. Po wejściu do służby w US Navy, niszczyciel ten początkowo operował wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jednak niedługo po wybuchu wojny z Japonią, w styczniu 1942 roku, został on skierowany na obszar Pacyfiku. W sierpniu tego samego roku, niszczyciel ten znajdował się w składzie amerykańskiej floty inwazyjnej na Guadalcanal. Jego zadanie ograniczało się głównie do eskortowania większych jednostek typu pancernik i lotniskowiec. W połowie września 1942 roku USS O'Brien osłaniał płynące w rejon Guadalcanal lotniskowiec USS Wasp i pancernik North Carolina. Nikt w płynącym z Nowej Kaledonii na Guadalcanal amerykańskim zespole okrętów nie zdawał sobie sprawy, że obszar na południe od tej wyspy dnia 15 września 1942 roku znajdował się w rejonie patrolu bojowego japońskiego okrętu podwodnego I-19, należącego do typu B-1. Była to stosunkowo duża jednostka, określana także w japońskiej marynarce wojennej mianem podwodnego krążownika. Jego wyporność w zanurzeniu wynosiła aż 3654 tony, a uzbrojenie główne stanowiło 6 przednich wyrzutni torped kalibru 533 mm. Jego dowódcą był urodzony 7 marca 1902 roku doświadczony komandor Takakazu Kinashi, który służył na japońskich okrętach podwodnych już od 1927 roku. Dowództwo nad I-19 objął stosunkowo niedawno, w czerwcu 1942 roku, a już w 2 miesiące później został skierowany w rejon Guadalcanal celem niszczenia okrętu wrogiej floty Stanów Zjednoczonych. Rankiem 15 września 1942 roku, kiedy japoński okręt podwodny I-19 znajdował się około 250 mil na południowy wschód od Guadalcanal, pokładowy operator na suchu poinformował Kinashiego o nawiązaniu kontaktu z wrogimi ciężkimi jednostkami. Dowódca I-19 nakazał wynurzenie się na głębokość peryskopową, aby przeprowadzić wstępne rozpoznanie jednostek wroga. Jednak w okularze peryskopu nie dostrzegł niczego poza rozpościerającą się wokół taflą wodną Pacyfiku. Nakazał więc dalszy kurs w kierunku prawdopodobnych wrogich jednostek. Około południa Kinashi podniósł peryskop po raz kolejny. Tym razem jego oczom ukazał się zespół wrogich okrętów, w których skład wchodził lotniskowiec, pancernik i kilka niszczycieli. Jednostki te poruszały się w kierunku północnym, zygzakując przy średniej prędkości 16 węzłów. Przyglądając się tej armadzie,
Kinashi doszedł do wniosku, że jest w stanie wykonać skuteczny atak na najcenniejszy okręt zespołu. Lotniskowiec USS Wasp. Tymczasem na USS Wasp, niczego nie spodziewająca się załoga przygotowywała lotniskowiec do wysłania i przyjęcia kolejnych wracających z obszaru Guadalcanal samolotów. Około godziny 14:20 okręt ten ustawił się pod wiatr, aby mogły wystartować z niego znajdujące się tam maszyny. W tym samym czasie japońskiemu I-19 udało się całkowicie niewykrytym ominąć osłonę niszczycieli. I będąc w odległości około 500 metrów od lotniskowca, komandor Kinashi nakazał wystrzelenie wszystkich 6 torped w kierunku wrogiego okrętu. O godzinie 14:44 znajdujący się na USS Wasp obserwator dostrzegł i natychmiast zameldował o zbliżających się torpedach z przodu okrętu od strony prawej burty. Błyskawicznie zaalarmowana obsługa steru okrętu rozpoczęła procedurę skrętu na prawą burtę, aby uniknąć trafień. Niestety, było już jednak na to za późno. O godzinie 14:45 okręt ten został trafiony 3 torpedami. Dodatkowo, trafienia te były niezwykle niefortunne, gdyż ugodziły okręt w okolicy zbiorników znajdującego się na nim paliwa, które w krótkim czasie zaczęło wybuchać, a na lotniskowcu zarówno wewnątrz, jak i na płycie startowej powstały niekontrolowane skupiska pożarów. Na nieszczęście dla strony amerykańskiej trafienie lotniskowca USS Wasp nie było końcem ich problemów. 3 spośród 6 wystrzelonych z japońskiego okrętu podwodnego torped, które nie zdołały dosięgnąć lotniskowca, kierowały się dalej tuż pod taflą linii wodnej, a na ich kursie kolizyjnym znalazły się kolejne amerykańskie okręty, oddalone od USS Wasp o około 5 mil. O godzinie 14:48 jedna z tych 3 torped przepłynęła w bliskiej odległości od niszczyciela Lansdowne i podążając dalej, w 2 minuty później została zauważona przez obserwatorów na pancerniku North Carolina. Jednak na skuteczny manewr tego amerykańskiego kolosa było już za późno. O godzinie 14:52 torpeda trafiła w kadłub okrętu na głębokości kilku metrów poniżej linii wodnej. Jej wybuch spowodował powstanie sporej dziury, która jednak nie zdołała doprowadzić do zatonięcia okrętu. W wyniku przyjęcia do kadłuba dużej ilości wody pancernik ten doznał przechyłu o 5,5 stopnia na lewą burtę. Jednak jego załodze szybko udało się doprowadzić okręt do odpowiedniego położenia, a North Carolina z ograniczoną prędkością płynął dalej. W tym samym czasie, gdy jedna z japońskich torped dosięgła amerykańskiego pancernika, na znajdującym się w bliskiej odległości niszczycielu O'Brien, o godzinie 14:52 dostrzeżono kłęby dymu unoszące się z trawionego pożarem lotniskowca USS Wasp. W 2 minuty później znajdujący się na okręcie obserwatorzy zauważyli szybko zbliżającą się torpedę w odległości około 900 metrów od niszczyciela. W wyniku skutecznego manewru okręt ten zdołał uniknąć jej trafienia. Lecz kiedy uwaga jego załogi była skoncentrowana na mijającej ich okręt w bliskiej odległości torpedzie, zupełnie niespodziewanie w lewą burtę O'Briena uderzyła ostatnia z 3 torped, które minęły lotniskowiec USS Wasp. Jej wybuch na pierwszy rzut oka wydawał się niegroźny, a niszczyciel O'Brien, choć uszkodzony, był w stanie dalej płynąć o własnych siłach.
Tymczasem w momencie, gdy japońskie torpedy dosięgły amerykańskiego pancernika i niszczyciela, na lotniskowcu USS Wasp trwała dramatyczna walka jego członków załogi o uratowanie jednostki. Na skutek wewnętrznych eksplozji przewożonej benzyny, rozprzestrzeniający się ogień dosięgnął stacjonujących na lotniskowcu samolotów, a parę chwil później także jednego z magazynów amunicji przeciwlotniczej, położonego na prawej burcie okrętu. Sytuację pogarszał fakt częściowej awarii znajdującego się na okręcie systemu wodociągowego, co zdecydowanie utrudniało akcję przeciwpożarową. A dodatkowo, gdy USS Wasp w wyniku nabranej wody przechylił się o kilkanaście stopni na prawą burtę, znajdująca się w nim benzyna i olej rozlały się i zapaliły na okalającej go tafli wodnej. Początkowo dowódca okrętu, kapitan Sherman, próbował choć w pewien sposób opanować szalejące pożary, ustawiając okręt zgodnie z kierunkiem wiatru w taki sposób, aby trawiący go ogień nie posuwał się dalej w głąb jego kadłuba. Jednak widząc, że na niewiele to się zdaje, po konsultacji z kontradmirałem Noisem o godzinie 15:20, po około 40 minutach od trafienia, nakazał rozpoczęcie ewakuacji okrętu. Cała akcja opuszczenia lotniskowca USS Wasp przebiegła szybko i sprawnie. Ewakuujący się marynarze byli umieszczani na tratwach lub gumowych łodziach, a w trakcie całego jej przebiegu nie zaobserwowano choćby najmniejszych przejawów paniki. Około godziny 16:00, upewniwszy się, że na uszkodzonym okręcie nie pozostał już żaden z jego członków załogi, jako ostatni okręt opuścił kapitan Sherman. Ogółem w wyniku ataku na amerykański lotniskowiec śmierć poniosło 193 członków jego załogi, a 366 zostało rannych. Operujące w pobliżu niszczyciele zaokrętowały na swój pokład 1946 ludzi, którym udało się uniknąć śmierci na wciąż unoszącym się na powierzchni wody płonącym lotniskowcu. Po kilku godzinach od zakończenia akcji ewakuacyjnej, kiedy szalejące pożary rozprzestrzeniły się na cały okręt, dowództwo amerykańskie zadecydowało o jego storpedowaniu, aby przyspieszyć zatonięcie jednostki, której już nie dało się uratować. Miała tego dokonać załoga niszczyciela Lansdowne, która po wystrzeleniu trzech celnych torped jeszcze przez jakiś czas przyglądała się powoli pogrążającemu się w otchłani Oceanu Spokojnego lotniskowcowi, który ostatecznie zatonął około godziny 21:00. W wyniku brawurowej akcji dowódcy japońskiego okrętu podwodnego zatopieniu uległ amerykański lotniskowiec, a uszkodzone zostały również dwa inne okręty. Pierwszy z nich, niszczyciel O'Brien, przez ponad miesiąc od storpedowania był kilkakrotnie naprawiany, lecz naprawy te nie zdołały wyeliminować jego podstawowego uszkodzenia. W wyniku trafienia torpedą jego konstrukcja doznała poważnego naprężenia strukturalnego, które dało sobie znać podczas rejsu dnia 18 października 1942 roku. Wówczas do okrętu zaczęła wdzierać się woda, a wielogodzinne próby jego uratowania przez załogę spełzły na niczym. Następnego dnia o godzinie 6 rano rozpoczęła się ewakuacja z coraz bardziej pogrążającego się okrętu, który w 2 godziny później zatonął niedaleko wysp Samoa na Oceanie Spokojnym. Drugi z uszkodzonych okrętów, pancernik North Carolina, w wyniku doznanych uszkodzeń został odesłany do bazy w Pearl Harbor w celu dokonania napraw, które trwały od 30 września do 17 listopada 1942 roku. Następnie okręt ten powrócił do służby, w której był głównie wykorzystywany jako eskorta lotniskowców,
a także ze względu na swą potężną siłę ognia. Wsparcie działań piechoty morskiej w kolejnych kampaniach, m.in. na wyspach Marszala, Marianach i wyspach Palau. Po zakończeniu II wojny światowej, dnia 27 czerwca 1947 roku, okręt ten został wycofany ze służby i umieszczony w rezerwie, w której pozostał przez ponad dekadę. Dnia 1 czerwca 1960 roku został on skreślony z rejestru okrętów marynarki wojennej i przeznaczony na złomowanie. Jednak na ratunek tej zasłużonej jednostce ruszył pewien mieszkaniec północnej Karoliny, James Craig, który zapoczątkował lokalną społeczno-medialną kampanię mającą na celu uratowanie pancernika i przeznaczenie go do roli okrętu muzeum. W wyniku intensywnych i nagłośnionych na całą Amerykę prac udało się zebrać odpowiednie środki na ratowanie okrętu, który finalnie został skierowany do nadmorskiej miejscowości Wilmington w Karolinie Północnej i pozostaje tam po dziś dzień, ciesząc swą potężną sylwetką licznie odwiedzających go turystów. Z kolei zgoła inaczej, od przeznaczenia pancernika North Carolina potoczyły się dalsze losy japońskiego okrętu podwodnego I-19. Dzięki sprawnemu dowodzeniu kapitana Kinashi, zaraz po storpedowaniu lotniskowca USS Wasp, udało mu się wydostać z niebezpiecznego obszaru, a jego dowódca po powrocie do Japonii został awansowany i przyjęty na audiencję u samego cesarza Hirohito, który pogratulował mu jego niecodziennego wyczynu. W późniejszym czasie Kinashi na pokładzie I-19 brał udział w dostarczaniu zaopatrzenia dla japońskich jednostek zaangażowanych w walki na Guadalcanal, a następnie ich ewakuacji, żartobliwie zwanej przez Amerykanów Tokyo Express. W październiku 1943 roku Takakazu Kinashi zdał dowodzenie okrętu i został przeniesiony na nową jednostkę podwodną I-29. W zaledwie miesiąc później, 25 listopada 1943 roku, jego dawny okręt podwodny I-19, zaopatrzony w nowego dowódcę i znajdujący się nieopodal wysp Marszala na Oceanie Spokojnym, podczas swego patrolu na powierzchni wody o godzinie 20:49 został wykryty przez radar amerykańskiego niszczyciela USS Radford, który natychmiast ruszył do ataku. Pomimo, że I-19 zdołał się zanurzyć, nie zdołał uniknąć trafień bombami głębinowymi, których wybuchy rozrywały go, zabijając przy tym całą zaokrętowaną na nim załogę. Natomiast były dowódca I-19, Takakazu Kinashi, po objęciu dowodzenia nad nowym okrętem podwodnym, został zaangażowany w misję do Europy celem wymiany materiałów o znaczeniu strategicznym oraz projektów nowoczesnych technologii wojskowych z niemiecką III Rzeszą. W grudniu 1943 roku wyruszył on do portu w Lorient w okupowanej Francji, do którego dotarł 11 marca 1944 roku. Następnie, miesiąc później, skierował się w drogę powrotną do Japonii. 26 lipca 1944 roku, kiedy jego U-29 znajdował się już na Dalekim Wschodzie, w drodze z Singapuru do portu w japońskim Kure, został wykryty przez zespół trzech amerykańskich łodzi podwodnych, a jedna z nich, USS Sawfish, wystrzeliła w jego kierunku 3 torpedy, które okazały się celne, doprowadzając do eksplozji okrętu i jego natychmiastowego zatonięcia. Z zaokrętowanych na nim osób przeżył tylko jeden członek załogi. Reszta poniosła śmierć wraz z dowódcą Takakazu Kinashi. Legendarnym architekcie najskuteczniejszej salwy torpedowej II wojny światowej,